Siemaneczko, z tej strony Badziu, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19. Dziś znajdujemy się na mapce Starowieś. A co będziemy robić? Będziemy oczywiście zaczynać sobie nową serię na tej mapce. Będziemy się rozrastać od takiego małego rolnika w latach 80. Dlatego nie wiem, jak się będzie ta seria nazywać. Ale tak od lat 80. do współczesnych lat, czyli tam do roku 2020, tutaj do nowoczesnych maszyn. Jak widać, mamy budynki takie, no, dość stare. Dom niedawno co wybudowany, bo jeszcze cegły są. Także no, dobra, ja wam pokażę pokrótce gospodarkę, jak to wszystko się prezentuje i wygląda. Czekajcie, otoczenie mam tak. Dobra, niech tak zostanie. Jakie mam maszyny i od czego będziemy zaczynać? Także co? Mamy bizona, takiego bordowego. Bizon super. Widać, jak widać, brany z SKR-ów. Kupiony na wąskich oponach, bo to jeszcze z tych pierwszych. Header 420 oczywiście. Mamy Kamaza. Nie mogłem znaleźć Stara. Jakbym miał Stara, to oczywiście bym go wziął, bo Stary jest jednak polski. Fajnie by to wyglądało na tej serii, no ale niestety. Mamy zamiast Stara, mamy Kamaza. Taki fajny, wiadomo. Pamiętam jeszcze z tego, w ogóle jeszcze pamiętam, że właśnie u nas, u dziadków, był kiedyś Star, dlatego chciałem też, żeby był Star u mnie na serii, no ale nie mogłem znaleźć, to wziąłem Kamaza, więc jakaś ciężarówka jest. No i jedynym ciągnikiem na razie na gospodarstwie jest 55. Taka o ładna właśnie. I zielona w puszce, kabinie, w orzeszku, jak chyba tak zwał. Dobra, to zamykam, ale to otworzę, bo niedługo będę wyjeżdżał. Idąc dalej po garażach, ukazuje nam się kopaczka do ziemniaków i prasa Sipma pomarańczowa Z224, wydanie pierwsze. Tutaj mogę zamknąć, bo nie będę tutaj zaglądał, ale tutaj otworzę. Tutaj mamy sadzareczkę oczywiście czeską agrozetu i poznaka 2,7 metra. Rozrzutnik warfane do obornika. I tu chyba jeszcze jest przyczepa, tak, to jest przyczepka autosan, nie wiem jaka to jest, D43 chyba. Nie wiem, nie znam się na tym, aż tak dobrze na tych przyczepach. I mamy dalej po gospodarstwie, tutaj ukazuje nam się troll. Nie mogłem, nie widziałem cyklopa na necie nigdzie, a nie mamy żadnego tura ładowacza czy coś w tym stylu, więc... Wziąłem sobie trolla, a przyda się, dopóki nie będziemy mieli żadnego tura. Idąc dalej mamy beczkę do gnojowicy, no nie polska, no ale taka pod polski styl. Osprzęt do trolla, łyżkę i widły, pług trzyskibowy zagonowy, talerzówkę i krymer, czy tam kultywator. Tak, to w sumie by było na tyle z takich naszych tutaj właśnie rzeczy. Dobra, ogólnie będziemy dzisiaj się udawać na pole. Czekajcie, mam zapisane 31. Gdzie jest 31? Nie mam 31 pola? A, mogę nie mieć. No tak, zapomniałem, ale fail. To będziemy się udawać na 69 w takim razie, bo ja mam zapisane. Mam zapisane, że mam pole 31, a nie mam. Więc co, no lecimy na 69, tak? Bez obijania się tutaj. Zasiadamy w bizona. Podnosimy header i powoli wyjeżdżamy. Wszystko ok.
Nie wiem, czy się pchać przez bramę, czy może lepiej tyłem gospodarstwa. A, pojedziemy przez bramę. Wócik włączony, się pali. Ogólnie piszcie pytanka w komentarzach. O, stój. Piszcie pytanka w komentarzach, żebym miał o czym gadać na odcinku, ale w sumie w dzisiejszym to będziemy rozmawiać sobie o planach na tą serię. Więc. Ło! Cholerka. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Wracam do was po kilku failach, bo okazało się, że nie przyspieszyłem czasu i jeszcze mi zboże dobrze nie urosło. Także no. Ale już nieważne, już jestem z wami tutaj z powrotem. Generalnie tak, trochę zachwaszczone, ale nie mam jeszcze opryskiwacza, bo. No bo są czasy jakie są, jesteśmy w latach 80. No nie na wszystko nas stać. Do tej pory pożyczałem od sąsiada. Ale prawdopodobnie będę kupował coś swojego, także. W niedalekiej przyszłości na którymś odcinku pojedziemy sobie po opryskiwacz właśnie na wieś tam dalej i go przyprowadzimy. Ogólnie tak, bizonik fajny, to jest chyba oryginalny, tylko że z tego co wiem to tak trochę oskryptowany i głos jest zmieniony, w sensie dźwięk jego. Dobra, bo tutaj krzaków załapiemy za chwilę. Co jak co, mi się podoba, ładnie wygląda. Wiadomo, z biegiem lat zmieni się go na jakiś inny kombajn. Ale ogólnie myślałem, że to pole jest większe. Tak patrzyłem na minimapce, to wydawało się większe. No ale trudno. Taki w sam raz na odcinek. Co do tej serii, bo ogólnie nie było odcinków przez tydzień chyba. No przepraszam was za to bardzo, ale miałem trochę nadrabiania w szkole, jak to się mówi, koniec semestru. Także trzeba było ocenki poprawiać. Ale już do was wracam z kolejnym odcinkiem. Ogólnie będę chciał wprowadzić live'y tak 2 w tygodniu, mi się wydaje, będą git. Jakbym wprowadził. Na razie był jeden, tam było mało osób, wiadomo, ale stałych subskrybentów na tym kanale też nie jest dużo. Tak więc, no, wiem o tym, że mogło być mało osób, byłem na to przygotowany. Dobra, ogólnie nie wiem jak tu kościć, czy jeszcze raz dookoła? Chyba. Dobra, polecimy jeszcze raz dookoła sobie. Elegancko. Wiadomo, że to nie odda tyle, ile powinno oddać, bo są chwasty. Dostał raz tylko dawkę nawozu, a jeszcze wspomnę, że też nie mam siewnika do nawozu. Bo pożyczam tak samo. Od znajomego sąsiada. No ale no. O. Tak, to jest w ogóle bliziutko. Dobra. To co, odkaszamy i co? I tyle w sumie. W następnym odcinku polecimy sobie z prasowaniem. Ogólnie ten odcinek będzie krótszy, ja go nagram i prawdopodobnie odpalę sobie jakiegoś streamka, gdzie będę kosił resztę pól tak poza odcinkiem. Ej, dobra, wiecie co? Przetnę się tutaj. Ogólnie jak zauważyliście, tam mam jeszcze trochę pieniędzy, ale muszę to usunąć, zanim w następnym odcinku już będzie to usunięte. Bo no, gramy tutaj realnie, to jest nasze takie, moje nasze, od zera takie do farmera można powiedzieć. Nie, oczywiście, że tam kopiuje coś czy coś takiego, no nie? Także tak. Dobra.
Ale ogólnie, jeżeli ktoś zna jakiś sposób, aby trochę tą grę może przyciemnić w konsoli czy coś, żeby nadać tej grze takiego właśnie takich 80-tych lat, no bo nie chcę wam w programie później dodawać czarno-białego tła, w sensie czarno-białego obrazu, no bo to nie będzie ładnie wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje, z racji takiej, że no, wiecie jak to jest, no. Lepiej się ogląda takie kolorowe, chociaż napiszcie w komentarzach, no mogę dać jakieś tam czarno-białe kolorki na odcinki z tej serii. Jak mówiłem, no przygotowałem sobie już coś takiego. Oczywiście odcinki z polskich kul też będą się pojawiać, bo lubicie je. A będę wam po prostu pokazywał co jakiś czas właśnie update. Jak nie będę miał co nagrać, to wam pokażę. No i taki update będziecie mieli, co tam się u mnie zmieniło na tamtej serii. Swojej takiej prywatnej. Ogólnie niedługo zaczynam ferie, także w ferie myślę, że też będzie więcej takich live streamów i coś tego typu. Także no, dobra. Ogólnie tutaj co, został nam kawałek. Kawałeczek, to zaraz sobie skosimy. I co, no nie będziemy już tutaj szukać dalej żadnego pola, wybrałem sobie to na ten odcinek. Wiadomo, jesteśmy małymi rolnikami, tutaj ja jestem małym rolnikiem na tej wsi, tutaj. No i co? Dlatego mam takie małe pola, no jeszcze nie są za duże, mam 1,80, chyba 9 to jest, które jest wąskie, ale długie, zwłaszcza takie, można by powiedzieć, że nawet takie kilometrowe. No i co, i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jeżeli potoczy się tak, że już na przykład będziemy chcieli dalej, jeszcze, no mówię, będę chciał ja być jeszcze większym coraz to tam jakimś bambrem, to jeżeli mapa ta się skończy, przeniesiemy się na inną po prostu. Ale seria będzie ciągnięta dalej tak samo jak tutaj, bo to będzie taka kontynuacja. Nie będę znów zaczynał nic nowego, tylko będę kontynuował na tych samych maszynach, po prostu nawet może i na innej mapie, ale gospodarkę zrobię taką samą. No po prostu zobaczycie, ciężko mi jest to wytłumaczyć teraz. Ale na pewno wam się to spodoba. Oczywiście, o ile będziemy jeszcze grać sobie tutaj tak długo. Dobra, ogólnie ile mam procent? Polecimy po Kamaza, mi się wydaje. Z racji takiej, że 50, no 60 nie chce mi się ciągnąć. Ogólnie zobacz, to ile u sąsiadów tutaj wszystkich się porobiło. Jak to się mówi, no, chwastów, no ale taki rok. Dobra, weźmiemy Kamaz, to ciekawe, czy Bizon na niego się sięgnie, bo jak nie sięgnie, to mamy problem. Najwyżej będziemy musieli wywozić Kamazem już na skup. Dobra, wyjazd, trzeba się trochę naddać. Kierunek i lecimy. Dobra. Ogólnie ja nie wiem jak mam. Tu to mam chyba zajechać na to pole. Kamaz ma trochę słabe hamulce, tak wam powiem szczerze. No idź pan. Dobra. Kamaz ma trochę słabe hamulce, więc no muszę już wcześniej zaczynać hamować. Tu by było trzeba. Ale rzuć o tym kamazem, panie. Coś pan narobił. Jak tu rzuca, aż mi FPS-y spadają. No i nie wiem. Patrzcie, jakby tak miało być. Elegancko. Dobra. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarzyk i subskrypcję. Jestem trochę taki dzisiaj zamulony, ale to tam
Po innych incydentach z dnia wczorajszego, taki jestem. Także co, trzymajcie się do następnego odcineczku. Na razie, no i cześć.